Dzień dobry, witam serdecznie. Moje nazwisko Zięta Oskar. Będę mówił dzisiaj o kontrolowanej utracie kontroli, czyli o technologii stabilizacji cienkich materiałów przy użyciu ciśnienia wewnętrznego. Cała ta idea i ta przygoda z materiałem, z maszyną, z technologią rozpoczęła się 12 lat temu w technologii w Instytucie CAED. W Szwajcarskim Instytucie CAED na ETH w Zurichu, gdzie miałem przyjemność pracy w teamie bardzo interdyscyplinarnym. Tam byli architekci, artyści, projektanci wzornictwa, inżynierowie, metalurdzy, ale również i specjaliści, którzy stoją przy maszynach, operatorzy tych maszyn, ludzie, którzy pracują codziennie i produkują te przez nas projektowane fantazje blaszane. Tam też, i wydaje mi się, że właśnie na przecięciu tych linii i tej systematycznej pracy w materii, w materiale, w technologii powstaje ta innowacja. Nie jest ona związana z jedną osobą, nie jest ona istnieje w tym teamie i czerpie jakby swoją energię właśnie z dogłębnej pracy w materiale. Tam też poznałem historię Jeana Prouvé, francuskiego inżyniera, architekta, designera również, który jest twórcą wielu ikonograficznych obiektów, ale też wielu ultralekkich konstrukcji, które mnie osobiście oczarowały. I on odpowiadał na pytanie, dlaczego on pracuje w blasze. Jedną zawsze odpowiedzią mówił, bo mój dziadek był kowalem. Mój dziadek również był kowalem. Był kowalem 1.0. My staramy się być kowalami 2.0 i by to osiągnąć, pracujemy w tym materiale, poznajemy ten materiał. My wszyscy asocjujemy blachę poprzez przemysł samochodowy, poprzez przemysł AGD, poprzez elektronikę, gdzie widzimy przepiękne, zdeformowane elementy, równoległe fugi. Tylko by uzyskać takie elementy, potrzebujemy olbrzymich sił, olbrzymich, kosztownych narzędzi, które tą blachę deformują, które wtłaczają twarz, formę tego narzędzia w ten materiał przy użyciu niesamowicie dużej energii i również kosztów. Są to produkcje seryjne. Dla mnie osobiście bardzo ważna jest, jako że jestem architektem, bardzo ważna jest produkcja dopasowana, produkcja prototypów. I by w tej materii zacząć pracować, musieliśmy poznać dogłębnie właściwości materiałów, właściwości chemiczne, fizyczne, mechaniczne, właściwości procesowe, poznać sposoby obróbki tego materiału po to, by przejść od tej wielkiej maszyny, która produkuje seryjnie tysiące części, ale ciągle takich samych, do maszyny, która jest przykładem produkcji dopasowanej, do takiej małej maszyny, która oczywiście wolniej, ale zawsze, za każdym razem wyprodukuje dopasowany do nas dokument, do naszych potrzeb. Oczywiście prowadziliśmy wiele, wiele eksperymentów banalnych, troszkę bardziej skomplikowanych, po to, by dojść do pierwszych manifestów technologicznych, w których pokazujemy, manifestujemy, że potrafimy przy pomocy dopasowanej technologii kreować, tworzyć prostą ścianę, przejść przez narożnik i tworzyć sferyczne elementy. Całość składa się z N i Z elementów, które połączone ze sobą tworzą całą tą skulpturę. Całość jest wygenerowana w komputerze, oparta jest na parametrach, opisana jest parametrami i zarówno ten kod maszynowy możemy wydrukować jako PDF, jako graficzną formę,
tej geometrii, albo wydrukować przy użyciu lasera, który wytnie te elementy w stali, które te elementy później są składane, jest ich, może być niezliczona ilość i w całości poskładane ze sobą tworzą jedną kompletną formę. Takich elementów, takich pawilonów, takich manifestów przeprowadziliśmy w naszej historii wiele. Doprowadziło to do mocnych kontaktów pomiędzy naszą grupą badaczy, naszą grupą studentów, a przemysłem. Przemysłem, który jest zainteresowany dalszym rozwojem i zainteresowany szukaniem nowych aplikacji dla maszyn, które oni produkują. Tutaj mieliśmy możliwość współpracy z przemysłem bezpośrednią. Używaliśmy maszyn, które są aktualnie na rynku, które są albo które będą wchodziły bezpośrednio na rynek. Poznawaliśmy parametry konstruowania, parametry stabilizacji różnych materiałów, w tym wypadku blachy, po to, by te parametry przełożyć, te parametry narzędzia zaimplementować w projekt, żeby ten projekt nie był więcej, nie był już tylko projektem wirtualnym, ale żeby on był opisany na realnych parametrach, żeby był produkowalny. I takich eksperymentów przeprowadziliśmy znowu wiele dziesiąt i one za każdym razem manifestowały inny rodzaj stabilizacji, inny model technologiczny, inny system tłoczenia, zaginania, łączenia tych elementów. Są to semitransparentne ściany, są to elementy fasad, ale również podwieszane sufity lub konstrukcje. Bardzo wcześnie zauważyliśmy, że zagięta blacha jest bardzo stabilnym materiałem. Można tworzyć w niej różne konstrukcje i to zaczęliśmy badać, zaczęliśmy uczyć się precyzyjnego zaginania blachy w ten sposób, by tworzyły bardzo stabilne elementy. Zaczęliśmy je testować. Oczywiście okazało się, że inżynierowie, konstruktorzy z przemysłu budowlanego nie są w stanie nas wspomóc w tej dziedzinie. Musieliśmy dotrzeć do przemysłu samochodowego, gdzie symulacje FEM, czyli na podstawie elementów skończonych, są jakby podstawą działania. Tak też poznaliśmy technologię IHU. Technologia IHU, czy w tej technologii można tworzyć niesamowite części, stabilne, kompleksowe. By uzyskać taką deformację, potrzebujemy drogich narzędzi. Element trójwymiarowy, profil wkładany jest pomiędzy te narzędzia, zamykany jest szczelnie i wpompowywane ciśnienie do 8000 bar upłynnia ten materiał, robi go elastycznym i dopasowuje go do wewnętrznej formy tej matrycy. Dzięki temu możemy tworzyć naprawdę stabilne elementy i to był przełom jakby w tym rozwoju technologicznym. Niestety, by deformować takie elementy, potrzebujemy olbrzymich maszyn, które właśnie generują te olbrzymie ciśnienia i potrzebujemy niesamowicie drogich narzędzi. Przy tym elemencie 3-metrowym koszty narzędzia to jest około 2 milionów euro. Oczywiście one rozkładane są, przeliczane są na duże serie, jakie w przemyśle samochodowym są produkowane. Takich serii w architekturze i w designie niestety już dawno, długo, długo nie ma. Architektura właściwie jest takim prototypem. Budujemy, mamy kontakt ciągły z architektami, którzy bardzo chętnie projektują bioniczne formy, a tam mamy do czynienia już z produkcją jednostkową, prototypową. Dlatego odrzuciłem to, co było drogie. Te drogie narzędzia, które deformują, które pozwalają nam powodują, jakby generują ramy deformacji i wysokie ciśnienie, czyli te drogie maszyny. To, co nam pozostało, to cienka blacha, cienki materiał, który w sposób bardzo precyzyjny jest kontrolowane poprzez wycinanie i potem
spawanie, czyli łączenie tej geometrii. Co więcej, zauważyłem, że w tych wszystkich eksperymentach, w tych wszystkich pracach, to co podrażało od 10 lat, a tak naprawdę na przełomach, to jest materiał, surowce. Surowce będą coraz droższe, praca rąk ludzkich, czyli ludzie też będą coraz drożsi, transport. A to, co relatywnie spadało do tych wszystkich wartości, to jest wartość technologii. I paradoksem jest, że fiduł jest właśnie na połączeniu tych dwóch linii. Używamy cienki, ultralekki materiał z nowoczesną, współczesną technologią. I rezultatem tego jest technologia FIDU, Freie Innendruck Umformung, czyli wolna deformacja ciśnieniem wewnętrznym. To jest cały system pokazujący przepływ informacji. Przepływ informacji, pointer A. Informacje płyną od początku powstawania tego materiału, czyli już w procesach na zrywanie, w procesach na rozciąganie implementujemy informacje o materiale do komputerów, do procesów symulacyjnych. Tam też mamy tą formę, którą chcemy uzyskać. Komputer symuluje ją dzięki programom elementów skończonych i rozkłada na płaski materiał, w tym wypadku na blachę. Te elementy są ze sobą szczelnie łączone, spawane. W tym procesie używamy lasera jako bardzo elastycznego urządzenia, które zarówno może wycinać, jak i później w procesie łączyć, spawać. I dochodzimy do tego ostatniego kroku. Ten element, który tutaj już po tym procesie produkcyjnym mamy w rękach, to jest w 100% element wykonany przy pomocy maszyn CNC. I dochodzimy do kroku, gdzie bez użycia matryc deformujemy ten materiał i dochodzimy do momentu kontrolowanej utraty kontroli. Oczywiście musieliśmy się tego nauczyć, musieliśmy poznać reguły tych deformacji. Stworzyliśmy tak zwany alfabet FIDU, który to później układaliśmy już w obiekty, czyli w słowa. Takim pierwszym przykładem, manifestem tej technologii jest taboret PLOP, czyli polski ludowy obiekt pompowany powietrzem, który, nawiasem mówiąc, ma jeszcze jedną charakterystyczną cechę. By opisać tą formę dwuwymiarową, czyli przed deformacją, łącznie z procesami produkcyjnymi, potrzebujemy niewielkiej ilości informacji, 16 kB, by opisać tą formę po deformacji, czyli ten sam materiał po procesie deformacji, potrzebujemy w tej samej dokładności 142 gigabajtów informacji. A dzieli te dwie formy tylko i wyłącznie odrobina czasu i ciśnienie około 6-7 bar. Te obiekty produkowane są w różnych materiałach i tak naprawdę ten obiekt jest pierwszym seryjnie wyprodukowanym unikatem, dlatego że ta blacha nie jest tak homogennym materiałem, jak nam się wydaje. Blacha jest troszeczkę jak ciasto do pizzy, które jest właśnie z tego toru wywałkowane, rozwałkowane na zadaną grubość. I później my już obrabiamy ten zadany materiał. Co więcej, my tak naprawdę nic innego nie robimy, jak opakowujemy powietrze blachą. I możemy też ten ostatni etap produkcyjny, czyli ten ostatni etap deformacji przeprowadzić, czy jakby przesunąć do ostatniego klienta. I tak nasze produkty, które jadą za ocean, do Australii, wysyłamy na formie płaskiej, na palecie 200 sztuk i te same 200 sztuk, które opakowują powietrze, które jadą do malowania, mieszczą się w dużym samochodzie transportowym. Są również konstrukcją. Takie elementy, które tam z tyłu stoją, potrafią wytrzymać. Już teraz nie będę zadawał wam tego pytania, ale potrafią wytrzymać ponad 2000 kg wytrzymałości. Są również ultralekkimi elementami.
element taboretu wykonany w aluminium, waży niecały kilogram i jest można w stanie go unieść przy pomocy balonu Meteo. Równolegle prowadzimy badania realne na prototypach i wirtualne, czyli te symulacje, które definiują nam pewne detale, pewne rozwiązania i osiągamy później ten zamierzony cel. Testujemy ten cel w różnych materiałach. Różne materiały mają różne parametry, właściwości mechaniczne, fizyczne i też tutaj można w tych procesach symulacji to dogrywać. Oczywiście bawimy się również i testujemy różne formy, różne możliwości powierzchniowej obróbki tego materiału. Potrafimy również bardzo precyzyjnie deformować ten materiał. W tych pierwszych elementach pokazywaliśmy, że pompujemy, manifestowaliśmy tą deformację, a potrafimy również bardzo precyzyjnie tworzyć i kontrolować formy po to, by być precyzyjnym. Tą platformę designu używamy troszeczkę do zabawy, do zabawy formą, do uczenia się tej technologii, do testowania pierwszych rozwiązań, detali, które później to implementujemy w skalę architektoniczną. I ta skala jest równie interesująca dla nas i określa jakby nowy standard w konstrukcji. Czym jest standard w tej technologii? Standardem jest wszystko to, co jest konformistycznie napisane, zaprojektowane w technologii FIDU i mieści się na formacie blachy. A jak już wcześniej mówiłem, format blachy przywieziony w coili to są w tej grubości, w jakiej my pracujemy, w 0,6-0,8 mm grubości, to są 4 km długości. I tym jesteśmy ograniczeni. To nadaje nam nową definicję standardu, standardowych elementów konstrukcyjnych. Co więcej, możemy te elementy produkować tam, gdzie mamy takie możliwości, mamy taki know-how i mamy takie maszyny i transportować w płaskiej formie tam, czasami pod ziemię, czasami w kosmos, o tym będziemy zaraz mówić, i tam deformować je do zadanej ostatecznej formy. Bardzo szybko zauważyliśmy, że te elementy mają potencjał konstrukcyjny. Testowaliśmy to na pierwszym w 2007 roku zrobionym elemencie mostu 6-metrowym o szerokości 150 cm i wadze własnej 170 kg. Ten element wraz z 6 studentami, 3 asystentami przewieźliśmy od miejsca produkcyjnego do miejsca, gdzie go testowaliśmy, wybudowaliśmy, przetestowaliśmy i ten element uniósł czy wytrzymał obciążenie 1850 kg, co daje nam stosunek wagi do wytrzymałości więcej niż 1 do 10, co placuje naszą technologię w konstrukcjach ultralekkich przy zastosowaniu zwykłego materiału. Oczywiście inżynierowie powiedzieli, zadali nam od razu pytanie, no dobrze, jesteście stabilni, ale czy jesteście precyzyjni? Jak wygląda ta technologia w produkcji seryjnej? Żeby to udokumentować, żeby to potwierdzić, stworzyliśmy bryłę geometryczną, to się nazywa icosaedra, czyli piłki, która składa się z 90 elementów takich samych i gdyby tam jakiś kąt, jakiś detal się nie zgadzał, nie moglibyśmy złożyć tej struktury w całość. Kolejnym zadaniem było, bardzo ważnym dla nas, była brak symetrii lub aerodynamiczność profili FIDU. To pokazywaliśmy, zademonstrowaliśmy w projekcie wiatraka w układzie H. Stworzyliśmy 3 różne rodzaje lotek, które aerodynamicznie były gorsze od oryginalnych z karbonu czy innych materiałów, ale były dużo, dużo tańsze. Bardzo ważnym zadaniem, jakie dostaliśmy, był element konstrukcji pawilonu, który miał być wystawiany wiele, wiele razy w ciągu roku na różnych targach.
miał być to element eye-catcherowaty, ale też miał mieć pewne funkcje, miał spełniać, to znaczy miał być przełożony w boksie, miał układać się w różnych powierzchniach zadanych, zdefiniowanych na różnych targach, czyli miał mieć możliwość taplowalności, bo musiał się złączyć w sobie w małym boksie przewożonym od targów do targów, miał być wytrzymały i musiał być ultralekki, bo musiał być przenoszony przez dwójkę ludzi, którzy to składało. Oczywiście tutaj zainspirowani byliśmy bioniką i systemami kostnymi i tak powstał właśnie ten element. Ostatnim projektem, o którym dzisiaj opowiem, to jest projekt, który zrobiliśmy, taka instalacja, którą zrobiliśmy dla londyńskiego Muzeum Victoria and Albert w ramach London Design Festival. Poproszeni byliśmy o zrobienie czegoś dużego w ogrodzie madejski i oczywiście problem był, jak wnieść duże elementy do tego ogrodu w momencie, kiedy najwęższe drzwi prowadzące do tego ogrodu miały tylko 120 cm szerokości. Dlatego zastosowaliśmy bardzo prostą ideę, którą wyprodukowaliśmy w blasze. Przypomina to troszeczkę jak taką trąbkę urodzinową. Stworzyliśmy do tego specjalną maszynę, która właśnie z dwóch koili blachy składała ją ze sobą, spawała szczelnie i z powrotem rolowała. Taki element wrolowaliśmy na miejsce wystawy. Określiliśmy kierunek deformacji i rozrolowaliśmy do skali 1 do 1. Najdłuższy element miał około 30 metrów długości, najkrótszy 12. Oczywiście jest wiele aplikacji, wiele możliwości zastosowania tego typu rozwiązań i muszę wam powiedzieć, to jest pierwszy rolowany profil stalowy na świecie. My implementujemy to. Dziękuję. My próbujemy, implementujemy to w świecie designu i przenosimy ten ostatni krok deformacji, a tak naprawdę również pierwszą lekcję fizyki do domów, do waszych domów. I wy możecie przy użyciu normalnej pompki lub oczywiście bardziej wyspecjalizowanych do tego systemów zdeformować ten element do takiej wysokości, jaką potrzebujecie. Oczywiście myślimy również o wprowadzeniu tej technologii do aktywnych balustrad autostradowych i oczywiście, co już wspomniałem, do przemysłu konstrukcji ultralekkich w kosmosie. Tutaj pracujemy z Uniwersytetem Wrocławskim, z Wydziałem Komunikacji i być może w kolejnych latach powstaną projekty ultralekkich konstrukcji, które będą stosowane właśnie w kosmosie i będą pomagały rozwinąć się antenom. A teraz zademonstruję to w formie 1 do 1. Zobaczycie, że proces ten wcale nie jest aż tak skomplikowany. Reagujemy tutaj ciśnieniem powietrza około 5 bar. Co powoduje dodatkowe usztywnienie tym ciśnieniem wewnętrznym tego stalowego profila. Dziękuję.